Gościem Radia 5 dzisiaj Marcin Struk z Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Suwalski Park Krajobrazowy został nominowany w plebiscycie National Geographic. 7 nowych cudów Polski. Dlaczego? No myślę, że jeżeli ktoś był, to na pewno wie. Natomiast Suwalski Park Krajobrazowy został właśnie stworzony w związku z unikatowym krajobrazem, który znajduje się na Suwalszczyźnie. Krótko, tak naprawdę to mamy wszystko. Mamy trochę gór, mamy trochę lasów, mamy mnóstwo jezior, wielkie jezioro, rezerwatowe jezioro Hańcza, najgłębsze jezioro w Polsce i myślę, że jest to naprawdę unikatowe miejsce na skalę polską, ale także europejską. A w dolinie płynie Czarna Hańcza? Zgadza się, płynie Czarna Hańcza, jest też druga rzeka Szeszupa, którą możemy organizować spływy kajakowe. Także myślę, że jest i spokój, i cisza, i naturalne środowisko, i piękne widoki i trochę kultury, także każdy coś dla siebie znajdzie. A konkurencja nie śpi. Jaką macie konkurencję w tym plebiscycie? 16 miejsc zostało nominowanych. Są to między innymi muzea, są to obiekty architektury, jest też rezerwat Nietoperek, jest Zakrzówek w Krakowie. Natomiast myślę, że mamy duże szanse. W jaki sposób można wspierać Suwalski Park Krajobrazowy w plebiscycie, bo wielu słuchaczy o to też pytało? No oczywiście zapraszamy do głosowania. Głosować można raz dziennie. Wystarczy wejść na stronę National Geographic, 7 cudów Polski. Linki znajdą Państwo zarówno na naszej stronie internetowej www.spk.org.pl. Prowadzimy też parkowego Facebooka. Założyliśmy też fanpage'a, gdzie po prostu informujemy na bieżąco o całej akcji. I w ten sposób właśnie można zagłosować. Mamy też ulotki, plakaty, także działamy, myślę, na wszystkich frontach. Na którym miejscu teraz jesteśmy? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Mam nadzieję, że na pierwszym. Prawie właściwie jestem pewny.